Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi każdy rolnik może liczyć na takie samo wsparcie jak inni przedsiębiorcy. W praktyce jednak nie każde gospodarstwo klasyfikuje się do przyznania pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej po licznych pytaniach zaniepokojonych rolników, którym odmówiono wsparcia, skierował wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do prezesa Rady Ministrów odnośnie udzielenia precyzyjnych informacji. Według Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za przedsiębiorcę można uznać każdego rolnika, którego działalność ma charakter zarobkowy i zawodowy, działa we własnym imieniu, utrzymuje ciągłość i uczestniczy w obrocie gospodarczym, w szczególności gdy zatrudnia pracowników i odprowadza za nich składki do ZUS-u. Spełniając wszystkie powyższe kryteria, każdy rolnik może być traktowany tak samo jak inni przedsiębiorcy. Wielu rolników nie posiada wpisu do CIDG, jednak prowadzi działalność, zatrudnia pracowników i odprowadza składki za siebie, składki KRUS, zaś za pracowników ubezpieczenie w ZUS. Takie osoby nie mogą otrzymać wsparcia z tarczy antykryzysowej, choć według ustawy Prawo Przedsiębiorców ich działalność posiada cechy działalności gospodarczej. Zarząd Izby postuluje, aby rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą bez wpisu do CIDG lub KRS, jednak uczestniczący w obrocie gospodarczym, mogli mieć dostęp do pełnego wsparcia. Bieżące informacje znajdziemy na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv